Cześć! Dzisiaj film, na który już długo czekacie i cieszę się, że w końcu usiadłam i to nagrywam, bo też czekałam, aż w końcu będę mogła to zrobić. I dzisiaj będziemy mówić o tym, co robić po treningu, jaka jest moja opinia na temat rozciągania się po treningu właśnie i wszystko związane właśnie z tym tematem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. I zanim pokażę Wam to, co ja proponuję i to, co ja lubię robić po treningu, najpierw szybko powiem Wam, dlaczego nie jestem za rozciąganiem statycznym po właśnie jednostce treningowej. Zaczniemy od samego początku, czyli od tego, co się dzieje w ogóle na treningu siłowym, bo o takim przez cały czas będzie mowa i o tym, dlaczego ludzie uważają, że powinno się rozciągać po treningu siłowym. Na samym treningu następuje rozrywanie włókienek mięśniowych przez obciążenie, przez spięcie mięśniowe i tak dalej. I teraz mięsień ogólnie składa się z włókienek. I teraz kiedy ćwiczycie, te włókienka się rozrywają po to, żeby później mogły odrosnąć większe i silniejsze. I w ten sposób właśnie następuje rozrost mięśni, czyli one muszą być zniszczone po to, żeby mogły nadbudować się silniejsze i większe. I teraz w momencie, kiedy już macie porozrywane te włókienka, przechodzicie, powiedzmy, do tego rozciągania. I teraz po pierwsze, wasz układ nerwowy po takim treningu jest już bardzo wyczerpany. Oczywiście mówię o mocnym treningu siłowym, takim konkretnym, bo o takim właśnie rozmawiamy. Czyli wasz układ nerwowy jest już zmęczony, wasze mięśnie są już osłabione i teraz, kiedy zaczynacie się mocno rozciągać po takim treningu, bardzo łatwo jest dopuścić do jakiejś kontuzji, bo po prostu za mocno przyciśniecie i coś się może stać. Po drugie, kiedy macie porozrywane te włókienka i rozciągacie się jeszcze bardziej, to te włókienka jeszcze bardziej się rozrywają i w dalszej kolejności powstają punkty spustowe. To, czym są punkty spustowe i tak dalej, nie chcę już tłumaczyć, bo za bardzo zaraz odejdę od tematu, ale ogólnie, jeżeli chcecie sprawdzić, czy macie takie punkty spustowe, to wystarczy przejechać sobie rolką po łydce, po udzie, po kulszowo-goleniowych i w momencie, jeżeli przejeżdżacie i czujecie nagle taki ból, albo taką kuleczkę nawet, to jest właśnie punkt spustowy. Jeżeli coś takiego macie, no to oczywiście trzeba coś działać i pracować nad tym, żeby tych punktów spustowych się pozbyć. Ale wracamy do tematu. Podsumowując, nie jestem za tym, żeby po treningu przykładowo nóg i pośladków rozciągać nogi i pośladki. Dlatego właśnie, że możecie doprowadzić do kontuzji, czy do właśnie powstawania punktów spustowych. A bardzo często mówi się, że powinno się rozciągać po treningu, dlatego żeby zapobiec domsom, co z jednej strony jest prawdą, ale znowu z drugiej strony nie do końca, bo jeżeli jeszcze bardziej rozerwiecie te włókienka, to te domsy będą jeszcze większe. Po drugie, nie powinno też się robić takiego mocnego i intensywnego rozciągania, dlatego że wtedy występuje jeszcze większy wyrzut kortyzolu, więc jeszcze większy stresor dla waszego organizmu, bo i tak trening jest ogromnym stresorem dla organizmu, a jeżeli potem jeszcze się bardzo rozciągacie, no to jeszcze jest dodatkowy, gdzie tak naprawdę chcemy dawać jak najmniej takich stresorów, a tu macie jeden duży i potem jeszcze dowalacie kolejny. Więc to jest w skrócie, dlaczego uważam, że nie powinno się rozciągać tych samych partii po treningu. I w takim razie co można robić? Możecie albo rozciągać inną partię, czyli powiedzmy, zrobiliście nogi, pośladki, rozciągacie górę. I to jest ok. Oczywiście nigdy nie polecam mocnego rozciągania, bo tak jak już właśnie Wam wcześniej mówiłam, układ nerwowy jest już przeciążony, więc tutaj chwila nieuwagi i coś może się po prostu stać. Albo co możecie zrobić, to właśnie to, co ja bardzo polecam, to ćwiczenia, w których tak naprawdę delikatnie rozciągacie te partie, które zawsze w większości przypadków są przeciążone. Dokładacie do tego trochę stabilizacji, trochę mobilizacji i tym sposobem macie bardzo fajny trening po treningu, który właśnie pozwala Wam się wyciszyć i uspokoić tętno i Wasz umysł i tak dalej. I teraz zanim przejdziemy właśnie do tego mini treningu, który Wam zaraz pokażę, chcę skończyć teorię, czyli powiedzieć Wam, co w takim razie z tym rozciąganiem. Czy się rozciągać w ogóle, czy się nie rozciągać? Oczywiście, tak jak wiecie, na samym początku, kiedyś wrzuciłam już taki film o tym, co robić przed treningiem, czyli rozgrzewka i tam są elementy stretchingu dynamicznego i dalej podtrzymuję to, co tam w tamtym filmie mówiłam, więc odsyłam Was tutaj, jeżeli chodzi o właśnie rozgrzewkę. Skrót do rozgrzewki podeślę Wam w opisie, bo zawsze wszystko wrzucam na Instagrama jeszcze.
Ale to, co bardzo Wam polecam, to robić 2-3 razy w tygodniu osobną jednostkę na rozciąganie. 30-40 minut na porządne rozciągnięcie całego ciała spokojnie Wam wystarczy. I tak naprawdę wtedy nie musicie iść na siłownię. Możecie zostać w domu, włączyć sobie Wasz ulubiony serial, czy jakieś filmy na YouTubie i po prostu przez 30-40 minut się rozciągać. I wtedy już rozciągacie każdą partię od góry do samego dołu. Konkretnie i mocno. Oczywiście pamiętajcie, że przed rozciąganiem najpierw musimy się rozgrzać, czyli nie rozciągamy zimnego ciała, tylko albo jakieś pajacyki, pompki, burpeesy i tak dalej, żeby po prostu rozgrzać organizm i żeby ta krew zaczęła lepiej płynąć. I wtedy właśnie rozciągacie się i to jest najlepsze wyjście. Takie jest moje zdanie. Dajcie znać, jakie jest wasze. Przygotowałam 9 ćwiczeń, które możecie właśnie wykonywać po treningu jako taki jeden mini trening właśnie uspokajający i wyciszający. Każde z tych ćwiczeń robicie po 10 powtórzeń, które możecie przytrzymać trochę dłużej w zależności od tego, w zależności tak naprawdę od preferencji, ile chcecie, ile macie czasu, bo też nie zawsze macie dużo czasu po treningu, więc tutaj już zależy od Was. W tej rozgrzewce też skupiam się bardzo na kręgosłupie i na tym, żeby jak najlepiej go odciążyć, bo jak wiecie, jednak najczęstszy problem w ogóle w całym organizmie i w całym ciele jest kręgosłup. Bardzo często boli odcinek lędźwiowy czy odcinek piersiowy, więc tutaj bardzo nad tym się skupiam. Więc pierwsze ćwiczenie to jest przyciąganie nóg do klatki piersiowej w leżeniu, czyli po prostu kładziecie się na ziemi, przyciągacie sobie kolana do klatki jak najbliżej możecie. To, co jeszcze możecie zrobić, to rozszerzyć kolana na zewnątrz, żeby po pierwsze poprawić mobilność w biodrach, a po drugie, żeby jeszcze móc bardziej docisnąć nogi do klatki. Co za tym idzie, odcinek lędźwiowy będzie jeszcze bardziej rozciągany. I po prostu robicie sobie takie delikatne ruchy, czyli coraz bardziej przyciągacie, odpuszczacie, znowu przyciągacie, odpuszczacie. Później możecie jeszcze na boki, żeby jeszcze bardziej ten kręgosłup rozciągnąć, rozpracować. I tak właśnie wygląda pierwsze ćwiczenie. Potem przechodzimy do cat-cow pose. Jak widzicie, tu jest bardzo w ogóle dużo ćwiczeń z jogi, ale uważam, że to jest właśnie fajna opcja po treningu. Więc mamy cat-cow pose. Tutaj rozciągać przede wszystkim szyję i kręgosłup znowu, czyli pamiętajcie, jak robicie to ćwiczenie, to jak najmocniej chcecie dać łopatki, ściągnąć łopatki i później zrobić jak największego garba. I tu właśnie pracujecie tak po 10-15 razy. Potem przechodzimy do child pose z rozciąganiem, czyli tutaj znowu dajecie sobie kolana na zewnątrz, tak żeby móc jak najniżej osadzić biodra, bo tutaj znowu będziecie wtedy pracować właśnie nad mobilnością i nad rozciągnięciem. Pośladki oczywiście są jak najniżej i Wy też rozciągacie i wyciągacie plecy jak najbardziej możecie. I wtedy jeszcze robicie dodatkowe rozciąganie, czyli chodzicie sobie na boki, żeby jeszcze mocniej z każdej strony móc ten kręgosłup rozciągnąć. I to, co możecie też zrobić albo w tym momencie, albo już na sam koniec treningu, już zależy od Was, to właśnie zostać w tej pozycji i robić bardzo głębokie oddechy, czyli głęboki wdech i z wydechem staracie się jeszcze bardziej pogłębić tą pozycję. No i te wydechy robicie 10-15 razy. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, czyli pies z głową w dole. To ćwiczenie bardzo fajnie rozciąga mięśnie kulszowo-goleniowe, łydki i też pracujecie tutaj nad dobrą pozycją pleców. I tak naprawdę tutaj już zależy od tego, jak bardzo jesteście rozciągnięci. Ja jestem z natury drewnem, więc ja lubię sobie jeszcze właśnie chodzić tak stopami, bo wtedy rozciągam poszczególną nogę. A jeżeli jesteście w stanie po prostu mieć całą stopę na ziemi, super, propsy, gratuluję. I właśnie też rozciągacie te partie. Dalej mamy poza gołębia i tutaj znowu dajecie sobie nogę do przodu i najpierw sobie chodzicie tak jak przy pozycji dziecka i potem możecie znowu położyć się do przodu i głęboko oddychać, pogłębiając pozycję. I tutaj tak naprawdę otwieracie biodra, rozciągacie pośladki, znowu nogi, więc to jest naprawdę fajne ćwiczenie i przed treningiem, i po treningu. Potem mamy arm and leg raise i to już jest ćwiczenie stabilizacyjne, czyli utrzymujecie się w tej pozycji. Pamiętajcie też o podwinięciu miednicy, żeby brzuch był aktywny i trzymacie 10-15 sekund, potem zmieniacie pozycję. I tak naprawdę to wygląda na proste ćwiczenie, ale jeżeli macie słabe mięśnie głębokie i macie problem ze stabilizacją, to coś takiego powinniście włączyć do każdej takiej jednostki wyciszającej po treningu. Potem kolejne to poza drzewa i tutaj znowu stabilizacja, czyli robicie głęboki wdech,
wydech, jak widzicie tutaj też przy tym treningu pracujemy nad oddechem, czyli głęboki wdech, wydech, możecie zamknąć oczy, dla mnie to jeszcze jest zbyt zaawansowane, bo wtedy od razu się przewracam, więc ja robię to z otwartymi, jeżeli jesteście wprawieni, to zachęcam do zrobienia tego z zamkniętymi oczami. No i też jedna strona, później druga. I już ostatnie ćwiczenie to też coś ze stabilizacji i z mobilizacji, czyli stoicie sobie jedną stopą na ziemi i drugą nogą, robicie okrężne ruchy jak najbardziej możecie, czyli też brzuch musi być aktywny, tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu, mocno napięty, patrzycie się przed siebie, staracie się głęboko już oddychać i unosicie właśnie nogę i jak najbardziej robicie takie piękne koła. I tak właśnie wygląda taka jednostka wyciszająca, którą ja bardzo lubię praktykować. Ona zajmuje około 10-15 minut, w zależności od tego, jak bardzo chcecie się do tego przyłożyć i ile macie jeszcze czasu. I zdecydowanie uważam, że to jest lepsza opcja niż rozciąganie. Dajcie znać, co wy myślicie. Jeżeli macie inne zdanie, to piszcie w komentarzach, chętnie pogadam. I oczywiście zrobię z tego skrót i wrzucę albo dzisiaj, albo na następny dzień na Instagrama, żebyście mogli zabierać to ze sobą na siłownię i z tego korzystać. Tak. I to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i coś się z tego nauczyliście. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuki w górę, piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć następnie. Następny film na pewno będzie dotyczył cateringów dietetycznych. Konkretnie jednego, bo chcę coś takiego też zacząć nagrywać. Będę wykupować różne cateringi. Możecie mi pisać o też w komentarzach, jaki catering mam przetestować. I będę wykupywać oczywiście wszystko, nic nie jest sponsorowane, za to zapłaciłam. Więc jeżeli coś takiego macie, chcecie, żebym coś przetestowała, piszcie w komentarzach. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, do subskrypcji. Nie wiem, co się dzieje z moimi włosami dzisiaj. I to tyle. Dzięki, pa!